Moi drodzy, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2018 roku. Nie sposób tej radości z daru Bożego życia, bo przecież o tym dzisiaj tutaj szczególnie chcemy powiedzieć. Nie wspomnieć, nie przywołać w kontekście tego, co przeżywamy aktualnie w naszej diecezji, czyli peregrynacji kopii cudownego obrazu jasnogórskiego. Mamy świadomość, mamy wiele świadectw, również i tych biblijnych świętego Jana, że Maryja... Towarzyszyła swojemu synowi, jego męce, śmierci. Nie mamy świadectwa, czy towarzyszyła w zmartwychwstaniu, ale na pewno matczyne serce doświadczyło tej niesamowitej radości i tej mocy zwycięstwa Boga. I tego życzę, aby również Maryja była orędowniczką tych wszystkich tajemnic i intencji, które nosimy w naszych sercach, aby za jej wstawiennictwem to wielkie dzieło, jakie przynosi Chrystus Zbawiciel. Z Zmartwychwstały, sprawiło, że to, co jest darem Boga, będzie w nas żyło, będzie jaśniało, a my staniemy się świadkami tego Bożego życia i Bożych darów dla innych. Niech Bóg błogosławi. Chrystus z zmartwychwstał. Alleluja! Alleluja!